Szanowni Państwo, radni, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy ustalenie wynagrodzenia burmistrza. W dniu dzisiejszym burmistrz Dariusz Góra złożył ślubowanie, tym samym istnieją przesłanki do ustalenia tego wynagrodzenia. Na nowych zasadach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2008 roku, 18 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, to wynagrodzenie zasadnicze zostało obniżone. Tym samym w stosunku do uchwały z 2014 roku wynagrodzenie zasadnicze dotychczasowe 6 tysięcy złotych zostaje obniżone do 4800 zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem. Do tego pozostałe składniki wynagrodzenia, to jest dodatek funkcyjny na poziomie 2100, czyli dotychczasowego poziomu dodatku funkcyjnego, oraz dodatek specjalny w wysokości do 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, i ten dodatek wzrasta do poziomu 40%, co daje kwotę 2760. Dodatkowym składnikiem przysługującym każdemu pracownikowi samorządowemu jest dodatek za wieloletnią pracę. Proszę o podjęcie uchwały. Jeszcze jedno pytanie, bo się mieli jedną komisję, tak naprawdę musimy wrócić chyba, czy albo możemy po tym, czy... Po tym, po projekcie uchwały właśnie. Pominęliśmy komisję spraw obywatelskich, tak? Proszę Was, czy są pytania do omówionego projektu uchwały przez Pan Sekretarz? Proszę bardzo. Z racji tego, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, że pierwszy raz zasiadam w ławach Rady Miejskiej, to co Pani Sekretarz przeczytała, szkoda, że nie jest zapisane w uzasadnieniu. Tak, żeby można było się z tym zapoznać, bo teraz dla porównania. A jaki był dodatek specjalny do tej pory? Chodzi o procentowy. Tak, procentowy. Te składniki dotychczasowe powinny być wypisane, żebyśmy mieli porównanie. Szczególnie ci radni, którzy po raz pierwszy zasiadają w ławie. Już odpowiadam. Dodatek specjalny do tej pory 30%, kwotowo 2430. W proponowanym projekcie uchwały 40% dodatek specjalny 2760. Jeśli chodzi o wynagrodzenie zasadnicze, jeszcze raz powtórzę, dotychczasowe 6 tysięcy, w tej chwili 4800 w związku z zmianą rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pytanie do projektu uchwały. Panie Przewodniczący, czysto porządkowego punktu widzenia, czy projekt jakby był procedowany przez komisję? Jeśli mogę prosić o odpowiedź, obsługę prawną, w mojej ocenie nie. Sprawdzałam też, jak wygląda w innych samorządach, łącznie z budżetem, bez opiniowania przez komisję. Jeśli uważacie Państwo, że jest taka uzasadniona potrzeba i kancelaria to potwierdzi, szybkie zwołanie połączonych komisji, myślę, że rozwiąże ten problem. W związku z tym jeszcze dopowiem, tak, skąd ten projekt w dzisiejszym porządku. Wynagrodzenie przypada w Urzędzie Miejskim w Łowie na 28, powinno znaleźć się na rachunku bankowym pracownika. Stąd też termin puszczenia tych wynagrodzeń z naszego rachunku następuje odpowiednio dzień, dwa wcześniej, Pani Skarbnik, jeśli się nie mylę. Stąd też do kolejnej sesji moglibyśmy nie zdążyć z uchwaleniem, tym samym naruszając się na odpowiedzialność z tytułu Kodeksu Pracy. Dziękuję bardzo. Są pytania jeszcze? Proszę bardzo. Pytanie, czy obsługa prawna jest jeszcze bardziej? Proszę bardzo. Nie wymaga opiniowania, zgodnie z tym, co Pani Sekretarz. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Z tego, co tu wynika, dodatek specjalny był 30%, a teraz od razu jest 40% najwyższy. Dla mnie to jest dziwne. Jeszcze nie zaczął Pan burmistrz pracować, wywiązywać się z obowiązków, a już dajemy najwyższy dodatek. Ja tak zrozumiałam. Jeżeli źle zrozumiałam, to proszę mi to wytłumaczyć.
Jeśli chodzi o dodanie czegokolwiek, to nie mam do dodania, ponieważ wszystkie kwoty i składniki już Państwu przedstawiłam. To znaczy, że 40%, tak? Tak, jak jest zapisane w projekcie uchwały. Przepraszam, mam pytanie, a na jakiej podstawie zwiększono 10% w stosunku do poprzedniej kwoty? Szanowni Państwo, mieści się to w granicach prawa. Maksymalny dodatek specjalny jest 40%. Jeśli jest inny wniosek, proszę o złożenie drugiej formalnej. Mam pytanie. Co się zmieniło takiego w pracy pana burmistrza, że został zwiększony ten dodatek o 10% w stosunku do poprzedniej stawki? Proszę zapytać ustawodawcę, który zmienił rozporządzenie. Uważam, że powinno zostać na poprzedniej stawce, albo uzasadnić tak, żeby były argumenty za tym. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, jest to propozycja, myślę, że to jest trzecia kadencja pana burmistrza i w związku z tym karanie go przez ustawodawcę mniejszym wynagrodzeniem niż to było na samym początku, kiedy zaczynał swoją kadencję, przypominam 8 lat. Mogą Państwo zobaczyć materiały wyborcze, 120 milionów zrealizowanych inwestycji i kolejna przed nami kadencja. Wnoszę o to wniosek formalny o zakończenie dyskusji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jest wniosek formalny o zakończenie dyskusji, także nie mogę tam udzielić głosu. Głosujemy na wnioskiem formalnym o zakończenie dyskusji. Proszę bardzo, kto jest Państwa za wnioskiem formalnym o zamknięcie dyskusji? Przepraszam bardzo, i nie. Proszę bardzo, proszę bardzo, głosujemy i nie. Proszę bardzo. Rafał Burzyński. Za. Zenon Bujacz. Łukasz Ciołek. Janusz Czarnowski. Paweł Czarny. Małgorzata Hermaszewska. Barbara Jagodzińska. Agnieszka Łukaszewska. Malinowski Marcin. Marta Mosiek. Krzysztof Mucha. Krystyna Paszkowska. Grażyna Radzka. Przeciw. Waldemar Rutowicz. Krzysztof Rzeszowski jest za. Wiesława Sawa. Robert Stępi. Za. Marian Szpak. Za. Emilia Świątek. Przeciw. Jan Tomków. Za. Grzegorz Tymczyszyn. Za, przeciw 6, wstrzymało się 4. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Wniosek formalny jeszcze przy głosowaniu. Zamknięcie na uchwałę. Proszę bardzo. Na uchwałę. Rafał Burzyński. Za. Zenon Bujacz. Łukasz Ciołek. Janusz Czarnowski. Paweł Czarny. Małgorzata Hermaszewska. Barbara Jagodzińska. Agnieszka Łukaszewska. Marcin Malinowski. Marta Mosiek. Krzysztof Mucha. Krystyna Paszkowska. Grażyna Radzka. Waldemar Rutowicz. Krzysztof Rzeszowski jest za. Wiesława Sawa. Robert Stępień. Marian Szpak. Emilia Świątek. Jan Tomków. I Grzegorz Tymczyszyn.